Ten film miał pojawić się już jakiś czas temu, zaraz po tym jak przeszedłem Phantom Liberty na wszelkie możliwe sposoby, jednak uświadomiłem sobie, że w tamtym momencie byłem zbyt podekscytowany całym dodatkiem i rzetelność recenzji byłaby bliska dna. Postanowiłem więc dać sobie czas na spokojnie przemyśleć wiele aspektów, spędzić z Night City jeszcze więcej czasu i muszę wam powiedzieć, że gdy emocje już opadły, jestem wręcz załamany. Jestem Jaro i zapraszam was na recenzję dodatku Phantom Liberty. Ci z was, którzy śledzą mój kanał od jakiegoś czasu, wiedzą, że jestem fanem cyberpunka od kiedy został zapowiedziany. Śledziłem każdą jedną zapowiedź, każde jedno wydarzenie, nawet mój komputer mówi sam za siebie. I tak jak już wspominałem w tym filmie, gdzie przedstawiałem swoje odczucia wobec całej historii gry i finalnego produktu, jaki został nam dostarczony, osobiście byłem już zadowolony z pierwszej wersji z 2020 roku, bo osobiście u mnie ilość błędów była niewielka, a gdy już pojawiały się u mnie jakieś problemy, to nawet w ekstremalnych przypadkach nigdy nie było to coś, czego nie dałoby się rozwiązać zwykłym restartem gry. Dlatego też nigdy nie zwątpiłem w Redów i gdy tylko pojawiły się pierwsze większe informacje na temat powstającego dodatku fabularnego, na nowo podekscytowałem się myślą, że już wkrótce przyjdzie mi poznać rozszerzenie historii Johnego Silverhanda. Nie powstrzymali mnie nawet zwolennicy polityki Remember No Pre-Orders. Dlatego zakupiłem swój preorder, ulepszyłem peceta i rozpocząłem swoją przygodę z Phantom Liberty zaraz po premierze, czyli w Polsce około pierwszej w nocy. Przegrałem północy, poszedłem spać na kilka godzin, a następnie z rana rozpocząłem dalszą rozgrywkę. Nie śpieszyłem się i na spokojnie zwiedzałem nowy obszar, wyjęte spod prawa Dogtown, sprawdzałem nowe aktywności, nowe misje poboczne, kontrakty, no i oczywiście sam główny wątek. I naprawdę w Dogtown dzieje się wyjątkowo dużo, na każdym rogu na gracza czeka jakaś aktywność, czy to zrzut zaopatrzenia, czy misja z kradzieżą samochodu dla El Capitana, czy nawet miejsca przyjęte przez gangi, które trzeba odbić i wyczyścić z nieproszonych gości i ich szefa minibossa. Do tego pierwsze z tych aktywności są totalnie nieskończone, więc nigdy nie skończą nam się rzeczy do robienia. Chociaż jedna rzecz, która mi się w nich nie podobała, to to, że bardzo często respiły się w dokładnie tych samych miejscach i nie było w tym żadnej losowości, poza losowaniem spośród kilku miejsc akurat jednego, w którym akurat teraz pojawi się zrzut. Ale rzeczą, która akurat jest całkowicie losowa, są napady dodane wraz z aktualizacją 2.0. Wygląda to mniej więcej tak, że podczas zwykłego zwiedzania Night City albo Dogtown, nagle możemy zauważyć policję ścigającą członków gangów, wszyscy ostrzeliwują się nawzajem, i można nawet przyjąć którąś ze stron konfliktu, chociaż ja wolałem raczej przyglądać się sytuacji z boku i kibicować danej drużynie. Niby nic wielkiego, ale jest to fajne urozmaicenie i fajny sposób na ożywienie miasta, bo bardzo często gracze wypominali Redom, że fakt faktem Night City jest ogromne i piękne, ale kompletnie brak w nim życia. Brak życia można by przypisać również pani prezydent, gdyby nie pomoc V. Szczerze przyznam, że po wszystkich zapowiedziach i zwiastunach dodatku myślałem, że w ogóle cała fabuła Phantom Liberty będzie opierać się na ratowaniu właśnie prezydentki, że nie będzie się dało wyjechać z Dogtown i że będzie trzeba przeprowadzić wiele akcji, żeby wywiezienie prezydentki było w ogóle możliwe. I z jednej strony fajnie, że fabuła nie ograniczyła się jedynie do ratowania prezydentki, tylko przeszła przez cały wachlarz wątków, ale serio, Dogtown to takie strzeżone miejsce, tak ciężko się tam dostać i stamtąd wydostać, a Reed wykonuje jeden telefon i sprawa załatwiona. Dzień dobry, ja chciałbym się zorientować w cenie biletu na mecz Ligi Mistrzów. A jaka pana interesuje trybuna? Żyleta. Żyleta? Z kartą czy bez? Halo, słucham? Z kartą czy bez? Bez, bo ja tu kibicem Lecha jestem. Co pan jest? Załatwione, musimy się zbierać. Wyglądało to trochę jakby Reed nie potrafili połączyć tego wątku z wątkiem szukania Songbird, no albo po prostu Reed jest faktycznie takim wspaniałym agentem, który potrafi wszystko ogarnąć. Poza tym do fabuły dodatku nie mam kompletnie żadnych zastrzeżeń. Bardzo fajny był też zabieg mniej więcej w połowie dodatku, kiedy podczas spotkania z Hansenem, do którego zaraz wrócę, musieliśmy podjąć chyba najważniejszą decyzję w całym Phantom Liberty, która przesądzała o tym, jak będzie wyglądała nasza dalsza ścieżka fabularna, bo po tym momencie gra rozgałęziała się na dwie ścieżki, z czego każda z nich miała jeszcze po dwa zakończenia. Widać, że studio wzięło sobie do serca słowa graczy odnośnie tego, że wybory w podstawce nie dawały żadnych wymiernych efektów w świecie gry. Dlatego teraz w dodatku znaczących wyborów jest sporo i faktycznie czuć, że za każdym razem musimy podjąć właściwy wybór, bo w przeciwnym razie wydarzy się coś złego. Dobrym tego przykładem jest właśnie spotkanie pod przykrywką z Kurtem Hansenem. Podczas spotkania wcielaliśmy się w Emerika albo Aurorę, swoją drogą Aurora,
Redzi, jak mogliście? No i musieliśmy przeprowadzić perfekcyjną rozmowę z przywódcą Dogtown, odpowiednio wybierając opcje dialogowe do pytań Kurta, który mi chciał sprawdzić naszą autentyczność. Świetnym detalem było też to, że gdy Hansen zaczynał już coś podejrzewać, dawał wymowny znak swojej ochronie, a ta zbliżała się do Vii Alex albo Rida, a gdy miarka się przebrała, a my wybraliśmy zbyt wiele opcji, które nie zgadzały się z rzeczywistością, ochrona natychmiast wkraczała do akcji i neutralizowała agentów od tyłu. Jak dla mnie bezapelacyjnie jeden z najlepszych momentów w całym filmie Wolności. Jeśli chodzi o sprawę zakończeń, to jednocześnie okropne i świetne jest to, że żadne z nich nie jest odpowiednim wyborem. Po prostu Vii w każdym z nich musi podjąć tak trudne decyzje, z jednej strony musi poświęcić życie Songbird, z drugiej strony zdradzić ją, z trzeciej strony zdradzić Rida, a z jeszcze innej uratować Somi i zabić Rida, tu autentycznie nie ma dobrego zakończenia, tym bardziej kiedy spojrzymy na nowe zakończenie podstawki, które odblokowuje się po przejściu całego Phantom Liberty. Tu już jest kompletna masakra, bo musimy poświęcić Johnego, widząc jak ten próbuje się ratować i przekonać Vii, aby go nie wymazywał i spróbował innej alternatywy. Musimy poświęcić wszystkie swoje marzenia o zostaniu legendą Night City, musimy poświęcić związek z panami Judy i wszystko to za cenę życia, które już nigdy nie będzie takie samo jak wcześniej. Jest to idealny dowód na to, że w dystopijnej przyszłości, jaką przedstawia Cyberpunk 2077, zwyczajnie nie ma dobrych zakończeń i zawsze konieczne jest dokonanie jakiegoś poświęcenia i wielu wyborów pomiędzy moralnością a kierowaniem się własnym dobrem. Kolejną rzeczą, która nie spodziewałem się, że wyjdzie aż tak dobrze, są nowe kontrakty. Poważnie, każdy z kilku nowych kontraktów Dogtown jest niczym osobny quest poboczny, który nieraz zajmuje nawet do pół godziny. A zapewne pamiętacie, jak to wyglądało w podstawce. Dzwoni Regina albo Dakota i mówi, no widzę, że jesteś w okolicy, weź obczaj, o co tam chodzi. I nigdy nie było to nic specjalnego, po prostu kolejny mały zapychacz, który trzeba było wykonać, aby móc ukończyć grę na 100%. Teraz natomiast każdy kontrakt ma w sobie oddzielną fabułę, podczas każdego czekają nas różne decyzje do podjęcia, jak na przykład quest z ziomkiem, który uciekł z korporacji ze wszczepem, który miał sprzedać i musimy zdecydować, czy odeślemy go z powrotem do firmy, gdzie pewnie wyciągną z niego spore konsekwencje, czy poprosimy Hansa, aby pomógł mu zacząć nowe życie w Dogtown. Albo zadanie ze szkołą sportową, gdzie małym dzieciakom są wszczepiane implanty zwiększające ich wydolność i są z nimi podpisywane kontrakty sportowe za ogromne pieniądze. I do Vii należy decyzja, czy pozwoli na dalsze wykorzystywanie dzieci, czy rozprawi się z zarządcą jednym pociągnięciem za spust, czy wybierze coś w rodzaju kompromisu i zmusi kobietę do dania kontraktu jednemu z chłopców, którego Vii miał okazję poznać chwilę wcześniej. No i nasze dwie perełki w grze, czyli Keanu Reeves i Idris Elba, po raz kolejny dali wspaniały pokaz swoich zdolności aktorskich, a Redzi dali pokaz świetnie projektując i pisząc te dwie postacie. Jeszcze przed premierą bałem się, że Johnnego Silverhanda będzie bardzo mało w dodatku, bo wedle plotek Songbird miała go kompletnie wyciszać, co zresztą czasem zdarzało się podczas fabuły, ale na szczęście nie miało to tak drastycznych skutków, jak wcześniej przewidywałem. Johnny dalej jest w dodatku i ku mojemu zdziwieniu jest go naprawdę sporo. Praktycznie podczas każdego zadania, czy to z wątku głównego, czy jakiegoś pobocznego, nasz ulubiony rockerboy pojawia się z ciętą ripostą albo przyjacielską poradą. Johnny jest wręcz nieodłącznym elementem cyberpunka i ta gra nie byłaby taka sama, gdyby nie postać grana przez Keanu. Innych występów aktorskich mamy przecież też postać graną przez Dawida Podsiadło, nazywa się Dante i jest całkiem fajnie napisaną postacią i bierze udział w całkiem ciekawym, kolejnym już fajnym kontrakcie z Bree i wykradaniem danych Militechu. Sam quest ma też wiele nawiązań do twórczości Dawida, polecam kilkukrotnie przejść to zadanie, bo sam za pierwszym razem nie wyłapałem wszystkich follow-upów. Sama wydajność w dodatku też jest wręcz znakomita, czasem doświadczyłem spadku klatek, ale było to jedynie w centrum Dogtown i było spowodowane ograniczoną mocą mojego procesora, ale poza tym to po premierze dodatku i aktualizacji 2.0, które miały drastycznie zwiększyć wymagania sprzętowe, Cyberpunk chodzi mi nawet lepiej niż przed tymi aktualizacjami. Nawet na maksymalnym ray tracing na RTX 3070 Ti mam pomiędzy 45 a 60 klatek, więc wydajność jest naprawdę dobra. Ale zaraz, skoro tak mi się wszystko podoba w tym dodatku i nie mam praktycznie żadnych zarzutów wobec działania gry i fabuły, to dlaczego na początku powiedziałem, że jestem wręcz załamany? Cóż, bo jest to mimo wszystko prawda. Teraz, gdy Cyberpunk 2077 jest w stanie niemal idealnym, kiedy wszelkie problemy zostały zażegnane, najgorszy jest fakt, że Phantom Liberty jest jedynym rozszerzeniem fabularnym,
fabularnym, jakie otrzymamy do Cyberpunka. Teraz, kiedy Redzie mogliby w 100% skupić się na wypuszczaniu kolejnej nowej zawartości w postaci płatnych dodatków, w których moglibyśmy jeszcze lepiej poznać kolejne wątki historii V. Johnego, postaci pobocznych, tak CD Projekt Red postanowiło wydać jeszcze tylko kilka aktualizacji naprawiających błędy i na tym zakończyć wspieranie gry, aby maksymalnie skupić się na pracy nad kolejnymi grami z uniwersum Wiedźmina i Cyberpunka. I właśnie w Phantom Liberty najgorsze jest to, że dobitnie uświadamia, że to już koniec. To już koniec tej długiej i wyboistej podróży z Cyberpunkiem 2077. To koniec historii V i Johnego, bo kolejny Cyberpunk zapewne opowie zupełnie inną historię innych bohaterów. Jest to słodko-gorzkie pożegnanie, bo faktem gra wreszcie wygląda tak, jak powinna wyglądać na premierę. Wreszcie wszystkie systemy działają genialnie, wszystkie drzewka umiejętności są przemyślane, policja nareszcie działa, rozgrywka jest maksymalnie imersyjna i chciałoby się ani na moment nie odchodzić od Cyberpunka, tylko poznawać coraz to nowsze historie i postacie, płonąć ten klimat raz za razem, minuta za minutą, a to już koniec. To już koniec tej wspaniałej przygody marketingowej rozpoczętej w 2012 roku, kiedy to pojawił się pierwszy zwiastun. Przez rok 2018 i 2019, kiedy to ogłoszono występ w grze Keanu, przez wszystkie Night City Wire, wszystkie gadżety, przez premierę w 2020 roku z wieloma wzlotami i upadkami, aż po dzień dzisiejszy, kiedy otrzymaliśmy pełny produkt. Były to piękne lata, które pozostawią w nas tę samą pustkę, którą wiele z nas odczuwało przez długi czas po ukończeniu Wiedźmina 3. Z jednej strony szkoda, a z drugiej strony cieszę się, bo wiem, że wszystkie postacie i historia V i Johnego zostaną ze mną na wiele lat, bo żadne inne fabuły gier nie były w stanie tak bardzo trafić do mojego serducha jak te z gier Redów. Dzięki Redzi i myślę, że wszyscy będziemy tutaj zgodni, że na kolejnego Cyberpunka i kolejnego Wiedźmina poczekamy tyle, ile będzie trzeba. Poczekamy, aż będą gotowe. Nie śpieszcie się, dowieźcie nam gotowy produkt na takim samym lub nawet wyższym poziomie niż Dziki Gon i Cyberpunk 2077, nawet choćby miało to być w 2030 roku. Jeśli kolejne produkcje mają być tak genialne jak te dwie, to z pewnością warto będzie czekać. A wy co sądzicie o dodatku Phantom Liberty? Popieracie moje zdanie, czy może na któryś z tematów patrzycie zupełnie inaczej? Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, a jeśli ten odcinek wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić lajka i subskrypcji. A ja już się z wami żegnam. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Słyszymy się w kolejnych filmach na moim kanale. Trzymajcie się i cześć!